Politycy, media i eksperci. Wszyscy, wypowiadając się o liczeniu głosów w wyborach, mówią o metodzie D'Hondta. Ale co to właściwie jest i jak wpływa na wynik wyborów? Najłatwiej pokazać to na przykładzie. Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych. W każdym z nich do zdobycia jest określona liczba mandatów. Im więcej ludzi mieszka w danym okręgu, tym więcej mandatów jest do zdobycia. Przy ich podziale pod uwagę nie są jednak brane te komitety wyborcze, które nie przekroczyły progu wyborczego. Dla partii jest to 5%, a dla koalicji 8% wszystkich głosów w skali kraju. Przechodząc do najważniejszych kwestii. Jak w praktyce działa metoda D'Hondta? Przyjmijmy, że w wyborach biorą udział 4 komitety wyborcze. Partie niebieska, żółta, turkusowa i zielona, a w okręgu, o którym rozmawiamy, do rozdysponowania jest 10 mandatów. W naszej hipotetycznej sytuacji zagłosowało łącznie 6,5 tysiąca osób. Ludzie poszli do urn i tak, na niebieskich zagłosowało 3 tysiące wyborców, na żółtych 2100, na turkusowych 900, a na zielonych 500 wyborców. Teraz pora na przeliczenie głosów na liczbę mandatów. W metodzie D'Hondta liczbę głosów oddanych na partię dzielimy przez kolejne liczby naturalne, aż do liczby równej liczbie mandatów, które można zdobyć w danym okręgu. Może brzmieć skomplikowanie, ale kiedy to rozrysujemy, to sprawa wygląda dużo prościej. Teraz wystarczy zaznaczyć 10 cyfr, od największej do najmniejszej. 10, bo tyle w omawianym przez nas okręgu mamy do obsadzania mandatów. I tym sposobem niebiescy dostali 5 mandatów. I dokładnie to mają na myśli eksperci, mówiąc, że metoda D'Hondta premiuje dużych graczy. Zobaczcie, że najwięcej mandatów przypadło dwóm największym graczom.